さ、ほら、やる気あれですし、たれいきすね。おほきくらえぜ。おめるきいじつなきさらきかっこりえりきくさきくらでいち。おまけどせいぐらぽどんな、あれたぶおげさき。Dios de las tribus, ¿sabes? ¿Qué era lo que sabía? ¿Voy a tener que? ¿De qué? ¿De qué? ¿Me lo viste en science fiction, qué tal? ¿De qué se trata? ¿De qué? 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 Dzisiaj każdy krótki, przez musiałam odstawiać ta biurka. I dlatego ja tutaj zacząłem gdzieś, ale to już nic nie ma, to to. Te buty może być wziąć ta lipska plutonomii. No dobrze, to nie wiesz, jak nie masz tak dużo. Co? To dobrze tylko to robić. Dlatego może tylko nie powinniśmy. A te buty? Tak jo. No. Ja nie wyrzę tam chcę ci dać. Nie, nie płacę, bo tam jedne takie moje są już. Rysia to zobaczysz, on to krzyczy. Albo wiesz co, ja tą do biblioteki mam zgrabną. No, nie dużo. No już ci dam. Tam takie pudło stało, moje dekoracje, to tam to już poszło, bo mi to nie było dlatego, nie było dlatego to fińskie. To nie mam ani tej lipki smaku już. Była trochę taka żółta jedna, była takie coś dziwne. No nie teraz, już dwa miesiące temu. Ja tam postawiłam tam za taki słupek i oni to zabrali. Tam przestawiali, to wiadomo, że by wyjął to. O Jezu, to za długi film. A nie, z połowa. No. No, a to, że to miało sygnał? No. Także tutaj jest grabowska. I ona wszystko daje. No dobra, to o której jutro się mówimy? No może wieczorem, no. O, południu. No, za tydzień zadzwonię, no na razie. On tak to lubi, że tam mówi, no to już wychodzimy, gdzieś tam chciałem wychodzić. Ona wiesz, da? I on to mówi, to że miasto chowa, że już tam wychodzi, a ty mi to chodzi. I z kim wychodzi, i ten chodzi, informuje. No. Tak, także wiem, widzisz. Matka Boska, błogosławi.
Także Junior Gdzie zaczyna w tym chodzić, bo teraz ciężko jest z tymi lokami, będzie na Bostowo rządzać. Nie a taki był szacek jeden, który kiedy ją znał tą torwę na zawsze ze starych. Nie ruszał, nie ruszał. Także kiedy zachodził na Bostwo, jechał na targówkę, to moja dekoracja. Jechał na targówek, bo sobie nie zresztą. Nie wiem, co to jest, to wiadomo, co to jest. Stanowisko takim, żeby obie strony zbliżyły się w swojej opinii, gdzie jest żadna szansa, żeby ten dialog przyniósł dobre owoce, prezydent wyraził z tego powodu zadowolenie. Już rzeczywiście będzie tak, że zbierał Unia, Unia, Unia. Ale co? Ale co, to był rozprzedał. To komputery zostały, ale wiesz, będziemy miały tu monitoring. Tak? Monitor, tak. Dobra, zostaw jedzie, bo to są gazety. To są te same, ja tu mam podkładki, bo to mi nie jest. A nie, to gazet nie ma, troszkę. Nie, wyrzucał krótko ręki, bo tu były gazety i podejrzewam, że Rysio przynosi, on brał na wiosę tutaj. O co chodzi, to nie ma co czytać. I on nic nie kupuje, tylko bierze co i kradnie. I tu zaglądał, co to mówię, jakie to fajne rzeczy są w tej pokładzie. No to znaczy, że zaglądał. Ja mówię, my z Junior tu jesteśmy. My jesteśmy z Junior. A ja nie mam swojego tego. Czego? O to jeszcze nawet testament powiedz. Na tutaj mi podkładki te były. W 2017 roku, gdy Ukraiński IPN zakazał poszukiwanie ekshumacji członków. Na testament. Takie pudełko jest miłe. I tam nic nie ma. A to zabiera ten. Nie, gazet nie ma. Mówi się on, że zabierał na wioskę gazety. Ale nie to, że zabierał. On mówił, że on wyrzucał. Ale ja nie wiem, on zabierał na wioskę, bo nie ma gazet, nie ma kiosku. Rysio to kupował, ja to filmowałam te gazety i też przy kombacie nie ma. Nie mam. Książkami? No książki to ludzie. No, torba to jest ta, to lepiej. Torba, tak, to tam jest nowe składane. Dużo nie, ta torba z pewnym mechanizmem. A tą siatkę to chcę wejść, bo to chyba twoja. No, no. Tam książki były. No. Nie ma gazet? Nie. O, jak fajnie była podstuklana. I to zaraz wymyję ząbki. Po tych herbatach kawa tych. O, mam też nic. O, mydełka by się przydało. Dobra, no.
Jako władze Ukrainy jesteśmy zobowiązani do promowania dobrobytu naszych obywateli nie tylko na terenie naszego kraju, ale także i poza jego granicami. Chcę zwrócić uwagę na wyważony ton naszego stanowiska. Prezydenta Organa Najwyższa Ukrainy nie zdecydowali się na jakiekolwiek tak zwane ostrzone kroki. Nie podjęto na Ukrainie żadnych odpowiedzi. Do gazy to ty nie załuj, bo gazety to są wiesz. Mówię ci, on wynosił, bo po prostu Ryszard przynosił gazetę, a on zabierał. A ja mam tutaj te katalogi swoje, takie poskładane. Nie, to są moje papiery. Tam by nawet tam nie. Nie ma. On zabierał tam, nie leżą gazety. No leżały. On mówi, co to trzymać takiego rzeczy? No nie wyrzucał. Ale zabierał na rzecz. Co im będę mówił, to nie wiem. A ty nie masz takich objawów? Tak, oczywiście, tak, tylko ten fragment jest po prostu dzisiaj wynajmniony przez Polskę za stosunek opłaty szczerości. To chyba już tak było niż tak. Właściwie to te teraz się o tym nie wiesz, bo to tam odstawił scenariusza, to trzeba będzie ciekło. To nie dobrze, to nie jest. No ale to nie można, bo jak ty nie pracujesz, to facet się do kalecy. Potrzebne jest do pracy. No do pracy. To nie tak nie ma. A, już my tu się przyzwyczaiłyśmy. Słuchaj, to ty jedziesz? No to jedź. Tak, ale zamykamy te wizy dalsze i to zajrzy. I powie tu jakaś grabowka pewnie. O Jezu, to jest trąbi. Jak na to puszczę. Ale to nie gajda, że to nie ma to wszystko. Nie, nie. To by był uciek, to nie zobaczę. Ale jędzor to on ma. Jędzor. Dla mnie to jest. Jakie tam głupoty? Komisja Europejska potwierdziła w przyjęciu.
zawartym dziś w dokumencie, że rozważa możliwość większego uzależnienia finansowania w Unii Europejskiej od poszanowania podstawowych wartości Unii. Na razie nie ma jednak decyzji w tej sprawie. Unijny komisarz do spraw budżetu, Günther Oettinger, poinformował z kolei, że Komisja Europejska zaczęła przygotowywać regulacje prawne dotyczące uzależnienia środowiska od stanu praworządności. Jak dodał, Komisja Europejska pracuje w ścisłym kontakcie z państwami Unii, liderami unijnymi i Parlamentem Europejskim. Wiceprezes prawicy RP Krzysztof Kamiński ocenia, że wiązanie praworządności z budżetem Unii jest nieuprawnione. Dlatego, że po prostu wykracza poza kompetencje Komisji Europejskiej, a także poza zapisy traktatowe. To jest działanie absolutnie nieuprawnione, działanie o charakterze represyjnym, o charakterze politycznym. Strona polska musi po prostu wykazywać, że te działania są po prostu bezprawne. Prawica Rzeczypospolitej wydała też oświadczenie, w którym wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec uruchomienia unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych. Wprowadzenie takiego stałego mechanizmu nadzoru państw oznaczałoby permanentne podważanie ich suwerenności i wolności ich narodów. Zmienimy temat. Ministerstwo Środowiska podpisało kontrakt z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego. Pani Pomowa pozwoli na prowadzenie badań i rozpoznania geologicznego dna morskiego na południu od archipelagów. W razie odnalezienia złóż surowców, Polska jako pierwsza będzie mogła je wydobywać. Na tym terenie mogą znajdować się bogate złoża miedzi oraz srebra. Wartości tej kopalni może sięgać setek miliardów złotych brutto. Podpisany kontrakt jest ważny przez 15 lat. To nie jedyna wartość metali, jaką będziemy chcieli uzyskać, podkreślił profesor Mariusz Ognian, wiceminister środowiska oraz główny geolog kraju. Kontrakt wszedł w życie z dniem 12 lutego bieżącego roku 2018 i jest elementem realizacji programu rządowego 30 sierpnia zeszłego roku, programu ponownego programu rozwoju geologicznego. Tam przewidywane jest uzyskanie 6 takich kontraktów na różne metale, na różne sposoby geologiczne, metali na oceanu, na wodnej jurysdykcji międzynarodowej organizacji morskiej. Jeśli to nie można powiedzieć, to jest pierwsze medyny światowe, jeśli chodzi o badania geologiczne, tego na realizację programu rozpoznania geologicznego oceanów rząd przeznaczy ponad 500 000 000 złotych. W ramach programu przewidziano m.in. pozyskiwanie praw do działek dna oceanicznego będących pod jurysdykcją Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego ONZ, a także rozwój technologii w tej dziedzinie. Po to mamy demokrację, żeby wszyscy byli równi wobec prawa, powiedział szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski. W ten sposób odniósł się on do sprawy zatrzymania Władysława Frasyniuka. Sprawę krytykuje opozycja. Na konferencji prasowej lider PO Grzegorz Schetyna stwierdził, że jest to zły symbol tych rządów. To jest PRL PiS i powrót mrocznych lat 80. Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer stwierdziła, że zatrzymanie Frasyniuka to katastrofa wizerunkowa Polski. Aresztowanie legendy Solidarności i opozycji o 6 rano, wyprowadzenie w kajdankach, to przekroczenie kolejnych granic, dodała. Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski na antenie Polskiego Radia mówił z kolei, że nawet obrona demokracji nie uzasadnia łamania jej zasad. Demokrację, żeby wszyscy byli równi wobec prawa. Jeżeli ktoś postanawia systemowo łamać prawo, no bo mówi, nie będę się stawiał, nie będę się podporządkowywał, a jak przychodzi do sytuacji, w której jakaś część władzy państwowej, ale wykonującej inne zadania sądownictwa czy prokuratury mówi, no ale jednak czy się jest zasłużonym, czy nie, trzeba przestrzegać prawa, no to jest wielki krzyk, że to jest jakaś zemsta władzy. Policja zatrzymała Władysława Frasyniuka w jego mieszkaniu we Wrocławiu, ponieważ dwukrotnie nie stawił się on wcześniej na przesłuchanie w prokuraturze. Dziś usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej dwóch policjantów na służbie. Przesłuchanie trwało 10 minut, po czym został zwolniony. Sprawa dotyczy zakłócenia obchodów upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej 10 czerwca ubiegłego roku. Kilkadziesiąt osób, w tym Władysław Frasyniuk, próbowało zatrzymać przemarsz uczestników obchodów
przed Pałac Prezydencki. W ciągu najbliższych tygodni władze PiSu mają zdecydować w sprawie kandydata i tej partii na prezydenta Warszawy, poinformował marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Przyznał też, że pod uwagę brany był i jest scenariusz, w którym to miałby zostać kandydatem PiSu na prezydenta stolicy, a Patryk Jaki kandydatem na wiceprezydenta. Po tej wypowiedzi wiceminister Patryk Jaki napisał na Twitterze, że nie zgodzi się na taki wariant, choć będzie wspierał marszałka, jeśli się zdecyduje. Na konferencji prasowej marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział, że Warszawa potrzebuje zmian i odsunięcia od władzy PO. Dla mnie najważniejsze jest jako polityka, żeby nie doprowadzić do tego, żeby Warszawą w dalszym ciągu rządziła Platforma Obywatelska. W jakiej konfiguracji to się odbędzie? Kto będzie naszym kandydatem? Zrobię wszystko, żeby kandydat Platformy Obywatelskiej, kto nim nie będzie, bo to jest na razie zapowiedź, nie mamy jeszcze zarejestrowanego przecież kandydata, żeby nie został tym kandydatem. Zrobimy wszystko, dlatego że Warszawa potrzebuje wielu, wielu zmian. Państwowa Komisja Wyborcza informowała pod koniec stycznia, że tegoroczne wybory samorządowe mogą odbyć się w jedną z trzech niedziel. 21 października, 28 października lub 4 listopada. Redaktoryści kontynuują kilkuletnią tradycję, proponując krótkie rozważania Słowa Bożego na każdy dzień Wielkiego Postu. Słowa publikowane na portalu słowo.redemptor.pl przygotowują je ojcowie zaangażowani w różnego rodzaju dzieła ewangelizacji w Polsce i za granicą. Tegoroczne rozważania nawiązują do tematu obecnego roku duszpasterskiego, mówi ojciec Sylwester Cabała, redaktorista. Poprzez codzienne rozważania Słowa Bożego, jako redemptoryści chcemy podejmować taką refleksję osobistą i zachęcać też innych do medytacji nad Bożym Słowem, które jest na każdym dzień Wielkiego Postu, a będziemy też przekazywać dużą otwartość na działanie Ducha Świętego w związku z rokiem duszpasterskim. Teraz pochodzimy też na trudnienie Ducha Świętym. Chcemy też podejmować to wyzwanie, które Pan Franciszek zawarł w orędzie na tegoroczny Wielki Post, aby właśnie poprzez drogę medytacji nad Bożym Słowem, spotkania osobistego, które chcemy dojść do tego doświadczenia, spotkania Jezusa, spotkania z uczniowie, żyjący w drodze małym, kiedy odkrywają Jezusa, tłumaczyć Słowo Boże. Na portalu kaznodziejskim redemptorystów znajduje się już nowe rozważanie Drogi Krzyżowej. Można tam znaleźć także homilię na niedzielne święta, kazania urzędowe czy rozważania różańcowe. Publikowane są także cykle kazań na nabożeństwo nowenne nieustannej do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz rozważanie o świętych i błogosławionych redemptorystach. W Pjongczang na Igrzyskach Olimpijskich doczekaliśmy się kolejnych rozstrzygnięć. Tym razem w łyżwiarstwie szybkim i kombinacji norweskiej zakończyły się także pierwsze ślizgi w saneczkarstwie dwójek. Niestety Polakom nadal nie udało się zdobyć wyczekiwanego medalu. W łyżwiarstwie najlepsza z Polek Natalia Czerwonka była 12. Najszybsza okazała się Holenderka Jori ter Bors. W kombinacji norweskiej na 22 pozycji zawody ukończył Paweł Słowiok, zwyciężył Niemiec Erik Frenzel. Nasza dwójka saneczkarzy, Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski, zajmują 13 pozycję po pierwszym zjeździe. Trwa drugi ślizg. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radio Maryja. Żyć od nowa z niepokalaną to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem będzie ksiądz dr Sławomir Kunka, dogmatyk, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji Pępińskiej. Pierwsze spotkanie na antenie telewizji Trwam o godzinie 18.15, drugie w Radiu Maryja o 21.30. Szanowni Państwo, kochana rodzina Radia Maryja, zapraszamy na sympozjum Jak żyć dłużej i zdrowo? Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych. Konferencję organizuje Instytut Imienia Świętego Jana Pawła II, Pamięć i Tożsamość i Wyższa Szkoła
kultury społecznej i medialnej. Gdzie? W kampusie akademickim. Tuż przy tak zwanym Mocie Drzewnym. Bardzo blisko obserwatorium Marii Gwiazdnej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Prelegentami będą pani doktor medyczny Ewa Dąbrowska, specjalista kardiologa Joanna Barczyńska, lekarz dermatolog Grażyna Łódkowska. Informacje i zapisy w kampusie akademickim, Wyszczeczką Kultury Społecznej i Medialnej, numer telefonu 56 650 4000, powtarzam, 56 650 4000, a więc sobota 24 lutego. Chętnych zapraszamy najpierw na mszę świętą na godzinę 9 do sanktuarium Marii Gwiazdnowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Zaraz po mszy świętej rejestracja w recepcji Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Wykłady i dyskusje rozpoczynamy o godzinie 11. Przewidujemy przerwę kawową, a na końcu obiad. Ten jednak trzeba wcześniej zaopatrzyć. Zapraszam bardzo serdecznie, a więc sympozjum Jak żyć dłużej i zdrowo. Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych. Będzie uchwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teatr Studencki Dobry Wieczór z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej rusza w trasę na zaproszenie rodziny Maryja. Razem z nami jedzie marcowy kawaler Józefa Lisińskiego. To komedia, którą będą Państwo mieli okazję zobaczyć. Zderzą się ze sobą ludzkie plany i charakter. Akcja sztuki dzieje się w formie Ignacego Tarbiana. Józef Lisiński, autor sztuki, był też etnografem, badał język mowy, obyczaje, stronę. Przyjaźnił się z Oskarem Kolbergiem, którego uwierzył w postaci Heliodora. W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości teatr Dobry Wieczór zwraca uwagę na tę wybitną postać. Oskar Kolberg to kompozytor i folklorysta o najbogatszym dorobku w XIX-wiecznej Europie. Gdzie się spotkamy? 17 lutego w Rzeszowie o godzinie 16. Aula Instytutu Teologiczno-Pastoralnego przy Salitolda 11a i w niedzielę 18 lutego w Łańcucie godzina 15.30 w Jakińskiego Domu Kultury pod Zwierzynicy 74. A kolejne spotkanie 24-25 mamy nadzieję, że w Toruniu, i to z czymś zupełnie nowym, ale o czym powiemy sobie następnym razem. Do zobaczenia. Teatr Studencki Dobry Wieczór z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Zapraszam. Zawsze jest na pewno taki wizum. Mamy już mamy takie pozytywne, no, 16:14. Zapraszamy do studiów. Także kto trafił, to mógł rzeczywiście odlecić się. Niektórzy z nas na pewno w swojej pozycji plasował się Maciej Kot. Skoczył najdalej z Polaków, 138 metrów. Nie mam tutaj przeciwwskazań do dalekiego skakania i zaprzyjaźniłem się z tą sytuacją. Dzisiaj dobre do tego skakania daleko, czyli bardzo ktoś wysoko, więc było parę dalekich lotów rekordzkości, więc myślę, że kibice nie zawsze we wbliżenie tego rekordzkości. Uwaga, korzystamy teraz już w tym poście z domu drugiego. Wielki post odeszła do godziny chyba 17:02. O tym informuje następnie 1164-166. Szwajcarski biegacz narciarski Dario Colonia dokonał nie lada wyczynu, zdobył trzecie srebro z motoradem olimpijskim. Biegł na 15 km. Po Vancouver i Sochi zwyciężył też Piotr Czałów, tego Boże, wejrzyj mu z położeniem Mary. Pani posłysz królewnikowi, jak chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Nadeszła to godzina, gdy Jezus umęczył umiera. Wzywajmy jego imienia pokornie, prosząc o łaskę. Przebaczył Jezus złoty rozum, wzruszony jego wyznanie. Niech także nasza modlitwa wyjeżdża nam miłosierdzie. Na krzyżu śmierci pokonana wróciło światło pomroku. Niech groza grzechu przeminie, a dusze blaski wieczne. Błagajmy Ojca i Syna, Ducha Najświętszego. Niech Bóg otacza nas pieczą, gdy w Trójcy go wysławiamy. Amen. Umocnieni łaską Bożą, pracujmy nad sobą, z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie, zachować chcę Twoje ustawy. Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw, będę strzegł Twoich zapowiedzi. Przychodzę o świcie i wołam, pokładam ufność w Twoich słowach. Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, aby rozważać Twoje słowo. Dobroci swój Panie, słuchaj głosu mojego i daj mi życie zgodne z Twoim przykazaniem. Zbliżają się niegodziwi mości czadowcy, daleko są oni od Twojego prawa. Jesteś blisko, Panie, i wszystkie Twe przekazania są prawdą. Od dawna wiedzy Twoim napomnień, że ustaliłeś się na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boże pomst, Panie, Boże pomst, ukaż się w blasku. Powstań Ty, który spalisz ziemię, daj pyszne podkłady. Jak długo, Panie, występni, jak długo występni, pełnić się będę. Mienić się i gadać bezczelnie, chwalić się będą złoczyńcy. Depczą Twój lud, Panie, uciskają Twoje dziedzictwo. Mordują wdowę i przybysza, zabijają sierotów. Mówią, Pan tego nie widzi, nie dostrzega tego Bóg Jakuba. Pomnijcie na to w narodzie, kiedy zmądrzejecie bez rozumu. Czy nie słyszy ten, który wszczepił ucho, ten, który stworzył oko, nie zobaczy? Czy ten, kto napomina ludy, nie będzie ci karał, ten, który rzuci przy mądrości? Zwane są Panu ludzkie myśli, wierzy są marnością. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławiony Bóg, którego Ty wychowujesz, Panie, i pouczasz swoim prawem. Aby mu dać istnienie w dniach nieszczęśliwych, zanim lub wykopią wstępnego. Pan nie odpycha swojego ludu i nie porzuca swojego dziedzictwa. Stąd się zwrócił do sprawiedliwości, bo pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca. Kto wystąpi w mojej obronie przeciwko dziedzicom, kto mnie od złoczyńców zasłonił? Gdyby Panu nie udzielił pomocy, to szybko by moja dusza zamieszkała w krainie mieszkania. A kiedy myślę, moja noga się kurwieje, wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie. Gdy w moim sercu mnożą się niepokoje, gdy moja pociecha orzeźwia mą duszę. Czy może się sprzymierzyć z Tobą trybunał bezprawia, który wbrew prawu sprowadza nieszczęście? Chociaż czekają na życie sprawiedliwego, chociaż krew nie miną potężną. Na pewno Pan będzie moją ogrodą, a Bóg mój skałą ucieczki. A tam, gdzie za nich niegodziwość zapłaci, własna złość chodzi o nasz Pan Bóg i Kubę zgodnie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Umocnij łaskę Bożą, pracujmy nad sobą, wierzmy się w obronie. Czytam z księgi proroka Daniela. Okrył swe grzechy uczynkami sprawiedliwego, a swoje nieprawości miłosierdziem nad ubogimi. Może wtedy Pan odpuści Twoje grzechy. Sercem, Ty Boże, nie gasz, ponieważ Boże, daj nam przez świętą Rosję
zacząć od dyskutu, aby nasze wyrzeczenia mogły się nazywały za zabudowę przez Chrystusa Pana naszego, aby błogosławny Pan. Naprawdę Bogu niech będą dzięki. Wielkie pozdrawać Ojca Narodów Polejmowicy, który mógł się marzyć w Warszawie. Życzę Ojcu zdrówka. Usłyszę, że Ojciec jest troszkę przyziemniony. Tak, no to życzę Ojcu zdrówka, niech się dziękuję. Proszę Ojca dla wszystkich słuchaczy, dla mnie, dla mojej rodziny, przyjaciół, życzę. I w tym okresie Wielkiego Postu będzie taką medytacją nad cierpieniami naszego ukochanego Zbawiciela. Zapraszam Panie Radku, dziękuję wszystkim za swoje wystąpienie, ale również z faktem tego, takich pozakuluarowych różnego rodzaju dyskusji. Myślę, że te sygnały z tej konferencji są bardzo istotne. Trzeba pamiętać, że społeczeństwo międzynarodowe i ci gracze na arenie międzynarodowej zgadzają się co do tego, z jakimi zagrożeniami mamy do czynienia. Natomiast konferencja do nas wciskała służy temu, żeby znaleźć jakieś recepty na te problemy, jak je rozwiązać, czy jak się zbliżyć do ich rozwiązania, bo wiemy, że wiele z tych elementów nie będzie takie łatwe do rozwiązania. No, chociażby kwestia nierespektowania na przykład uregulowań prawa międzynarodowego przez Rosję i Chiny jest takim problemem, gdzie znalezienie tego konfliktu w chwili obecnej jest bardzo trudne. Ale myślę, że to jest jedno z najistotniejszych wydarzeń z punktu widzenia kwestii bezpieczeństwa na świecie. Natomiast proszę pan, tego typu zarzuty, które mówią, iż takie spotkanie polskie to jest instytucja, to czemu tak naprawdę najważniejsze decyzje i tak zapadają Boże, dziadówo, po co ty wyjesz? Przecież to będzie potem do skakowania. To są elementy, które wskazują, że to jest dość istotne spotkanie w tych najistotniejszych w kwestiach bezpieczeństwa. I oczywiście możemy to krytykować pod kątem jednocześnie skierujemy sprawę, czyli następcze do Trybunału Konstytucyjnego. Komisja Wojska zatwierdziła wartę 5 miliardów program wsparcia dla zamkania kopalni w Polsce. Komisja uznała, że potencjalne zachowania konkurencji umowy publicznej będą ograniczone. Jeszcze w 2016 roku Komisja zaprezentowała polski program zamkania dla rolnictwa. Zakłada zamkowanie w 2% w 2018 roku. Nie ma, 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 nie
Szanowni Państwo, gościem Radia Maria w audycjach Wolność Dnia jest pan minister Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Witamy serdecznie, szczerze mówiąc. Panie ministrze, telefonuję w sprawie ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Pan prezydent Andrzej Duda, gdy ją podpisywał, mówił, to jest moment bardzo istotny, moment przywrócenia normalności, moment pokazania solidarności tej wewnątrz społecznej, solidarności tych, którzy w handlu nie pracują i mają wolne niedziele, z tymi, którzy w handlu pracują i do tej pory to nie była dla nich niedziela, którą mogli spędzić ze swoimi dziećmi, małżonkami, rodziną. Tym ludziom ta wolna niedziela się należy, mówi prezydent podczas uroczystego podpisania ustawy w Pałacu Prezydenckim. Ale słyszymy, że jeszcze ustawa nie weszła w życie, bo myślimy o 1 marca, tak, to dzień wejścia jej, a już są sieci, które próbują obchodzić te zapisy, no i nawet chcą wydłużyć trochę czas pracy w sobotę do 23 czy prawie do 24. No i praktycznie w niedzielę też trzeba by się stawić już w pracy przed północą, przed punktem zero, żeby rozpocząć pracę w poniedziałek, czy przygotować sklep konkretnej sieci. Nie,
Jeżeli się okaże, gdzieś jest faktycznie, to jest to, że 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 to jest to, że
Czas pracy w sobotę prawie do wani przyjechał, więc może związkowcy nie będą mieli plus z tej prostej, nie będzie do niej plus z tej. A to jest niekoniecznie, bo jeżeli spotkania są rodzinne, to u Żydów było tak, że prababka z prawnuczką, matka z córką, ojciec synem lub odwrotnie. Rówieśnicy, ale czasem tak też trzeba. Nigdy rodziny się spotykały, to spotykały się wszyscy razem, że ksiądz gada tu głupoty. Proszę państwa, proszę przyjrzeć, jak wyglądało życie żydowskie, rodzinne. Proszę państwa, to było takie naturalne i niewinne, bo wszyscy w rodzinach spotykali się. A tu w Polsce byłoby też nieźle. I nie potrzeba by robić święta trzeźwości, bo wszyscy byliby normalni, a nie pierdolnięci i pijani. Po co, gdy to wszystko jest na bani, gdy wszystko jest pijane. I po co to wszystko? Odpowiedzialna osoba to jest to. I gdyby o to tylko szło, gdyby szło. Dzisiaj mamy sztukę. Dzisiaj mamy sztukę, żona była i jej nie ma, tej firmy nie ma, chociaż była i nie ma i już.
Proszę Państwa, proszę Państwa, i na co tyle tego drażni, i proszę Państwa, po to to. I ta dziaduba cisnęła reklamy. Bardzo dziękuję panie ministrze za rozmowę. Naszym gościem był pan Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I Polska sobie radę da. Polska twoją młodość. Naszym gościem jest pan Alfred Zygmunt, ja młodość, młodość chcę. Dzień Boże, witam. Przed chwilą z panem ministrem rozmawiałem o temacie. Chciałbym też zapytać pana o sytuację. Wojna jest rozwojowa. Mamy w niedzielę dwie. Oj, proszę państwa, po co to? Proszę państwa, i na co tyle tego drańca, i po co to, ach po co tam to, co to jest, i co oni tu zobaczyli. Starają się wydarzać swoją energię i wezwę, żeby obchodzić te przepisy na poprawie warunków pracy swoich. Oni sprzątają przystanki. Nic źle. Ja to chodzi do mnie, Wierzysz to? Proszę państwa, na to tyle tego drańca. Andrzej tutaj gadał, a że po co tam to? Wola pracodawcy czy pracowników.
pracownicy, to jest wola pracodawców czy pracowników, bo pracownicy może się boją, a pracodawcy nie wrażają zgody, żeby takie układy nie wolno, bo my jesteśmy gotowi na ten zdrowy. My jako Związek Solidarno mamy mocne kłonu wkładania wszystkich również do podpisania układu ponadzakładowego, ale nie odpukają, że nas tak się nie dzieje. Po co? I po co? Nogi się pocą. A po co tam to? I proszę Państwa, wielką. A proszę Państwa, po co? Nogi się pocą. Ok, po co to? Po co tam to? To chodzi o to, że nie są jakieś, które dostarczą, nie zaskoczą, spuszczają.